Państwa, czwartek, godzina 12:25, pada deszcz, jak widać. I w takich warunkach doszedł nam gołąbek, ale w tragicznym stanie. Zielonego lotu. Tu gdzieś uderzył. Mocno uderzył, mostek jest. Zaraz jedziemy szybko, tutaj brat pobandaż i tutaj pokaż tą nogę. Tu chyba ma nogę połamaną. Noga jest na pewno połamana. Na pewno, na 100%, bo aż mu się przegina, zaraz pojedziemy. No nie będziemy go męczyć, po prostu tutaj zobaczcie, panem. To widać, że noga jest po prostu cała złamana. Także gołąbek nigdzie nie wszedł, ma komplet obrączek. Męczył się, walczył, aż go Skoda samiczka 0,30. No gołąbek dobrze był przygotowany, po prostu nie dał rady w tą pogodę, w te słońce, w ten wiatr i... Jeszcze gdzieś uderzył, ale gołębie są uparte, dochodzą, panowie, tak jak widzicie. Kolejna sztuka jest, także pokazał swój charakter. Pokazał swój charakter, wiadomo, gołąbek już, aby tylko doszedł do siebie. Wtedy pójdzie do rozpłodu na spokojnie, w następnym roku idziemy go wsadzić do klateczki. Pada deszcz, bo w ogóle doleciał, to jest cud, z tą połamaną nogą i z tą rozwaloną. Są tam jeszcze takie sine ma, nie? Sine, tutaj jest ten i tutaj bardzo mocno widać, uderzone jest wszystko, także tam... no nie, nieprzyjemny widok, także. Także gołąbek idzie do klateczki, pada mocno deszcz, tak się właśnie, tak te gołębie kończą. Ten akurat jeszcze miał szczęście, bo panowie doleciał uparty, także szacunek do tego gołąbka. Coraz mocniej pada. Tutaj przyszliśmy, to siedział na wlocie, nie mógł już nawet wejść, bo z tą połamaną nogą, także pozdrawiamy wszystkich hodowców, dobry lot i do usłyszenia.